Mam na imię Bona Sforza. Umieram. Wszystko zaczęło się, gdy przyjechałam do Polski. Zostałam królową przy boku Zygmunta Starego. Kiedy zobaczyłam Polskę w 1517 roku, doznałam szoku. Tutaj nie znano widelców. Postanowiłam to zmienić. Wyzwałam też uczonych i artystów oraz włoskich architektów, którzy założyli w Grodnie kanalizację i zbudowali kościół. W 1520 urodziłam syna i odbyły się chrzciny. Za moją namową mąż podpisał magdeburskie prawa i potem królewski skarbiec był pełny. Tak, to było interesujące życie, ale wszystko dobiega końca.